Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 23 lutego 2017 do 29 marca 2017 roku. Zgodnie z artykułem 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z działalności zarządu. Paragraf 5 ust. 4 pkt 1 statutu stanowi, że sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami doręcza się radnym najpóźniej w dniu sesji przed jej rozpoczęciem. Panie starosto, proszę o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Między sesjami Rady Powiatu odbyło się 10 posiedzeń zarządu, na których zapadły następujące rozstrzygnięcia. Podjęto uchwały dotyczące wykonywania budżetu powiatu w sprawach ustalenia kwot, dochodów i wydatków budżetu powiatu stargardzkiego na rok 2017. Zmieniono budżet powiatu stargardzkiego na 2017 rok. Były tutaj dwie uchwały. Zmieniono kwoty wydatków budżetu powiatu stargardzkiego na 2017 rok. Tutaj były cztery uchwały. Zmieniono układ zadaniowy budżetu powiatu stargardzkiego na 2017 rok. Również cztery uchwały. Podjęto przyjęcie zbiorczych kwartalnych sprawozdań samodzielnego publicznego wielospecjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej w Stargardzie nadzorowanego przez powiat stargardzki za czwarty kwartał 2016 roku. Przyjęto zbiorcze sprawozdania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Przyjęto również zbiorcze sprawozdania budżetu za miesiąc styczeń i luty 2017 roku. Ustalono skorygowany plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi stargardzkiemu odrębnymi ustawami. Założono rachunek bankowy pomocniczy dla realizacji projektu pod nazwą Aktywny Samorząd, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podjęto postanowienia określające sposób wykonania uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu stargardzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Podjęto również postanowienia dotyczące przyjęcia sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2016 roku. Również podjęto postanowienia dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Przyjęto treść wyjaśnienia do wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie. Przyjęto treść protokołów uzgodnień dotyczących zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Chociwel, chodzi o działkę nr 311 położoną w Chocilu stanowiącą ulicę Dworską i działkę dotyczącą, przepraszam, protokół uzgodnień dotyczący zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy miasta Stargard, działka nr 99 położona w Stargardzie stanowiąca ulicę Towarową oraz działki nr 624/1, 624/3 położone w Stargardzie stanowiące ulicę Limanowskiego. Przyjęto bilans z wykonania budżetu powiatu stargardzkiego za 2016 rok. Przyjęto materiały do analizy prawidłowości uchwalania budżetu powiatu stargardzkiego w oparciu o obowiązujące uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego i uchwały Zarządu Powiatu Stargardzkiego. Przyjęto informację dotyczącą planu sieci dróg powiatowych ze wskazaniem wieloletniej perspektywy potrzeb inwestycyjnych i remontowych w tym zakresie oraz informację Zarządu Dróg Powiatowych o zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych na 2017 rok. Przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Stargardzie za 2016 rok. Przyjęto informację z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie za okres styczeń 2017.
przyjęto sprawozdanie z kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu starogardzkiego za 2016. Ustalono wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie w 2017 roku dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych i dla publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, dla której powiat starogardzki nie jest organem prowadzącym. Postanowiono przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na ochronę fizyczną pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Starogardzie. Zatwierdzono wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenia usług polegające na dozorze i obsłudze pojazdów oraz statków umieszczonych w magazynie pojazdów i wybrano ofertę wykonawcy Agencji Usługowo-Handlowej BEST spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie. Zatwierdzono listę rankingową wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zawarto umowy z panią Kariną Wróblak, radcą prawnym wskazanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie do obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Dolice. Zawarto umowy z gminą Marianowo o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki Marianowo ulica Stargardzka, Wiechowo Dobrzawy ulica Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo oraz budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki Marianowo ulica Stargardzka, Wiechowo Dobrzany ulica Armii Czerwonej, budowa chodnika w miejscowości Wiechowo przy kościele. Zawarto umowy z gminą Suchań o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1714Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica, Ognica, Wapnica, skrzyżowanie z drogą krajową nr 10, budowa chodnika w miejscowości Wapnica oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo, Sulino, Słodkowo, Suchań, ulica Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja. Chodzi o dokumentację. Zawarto umowy z gminą Dobrzany o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel, ulica Studzianki, Starzyce, Długie, Biała, Dobrzany, ulica Karola Świerczewskiego, ulica Adama Mickiewicza, Szacko, Tarnowo, Suchań, ulica Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Chodzi o budowę chodnika w miejscowości Kozy. Zawarto umowy z gminą Chociwel o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa i budowa drogi 1754Z Chociwel-Insko. Chodzi o przebudowę drogi w miejscowości Kamienny Mos wraz z budową chodnika. Zawarto umowy z powiatem goleniowskim o uczestniczenie i współpracy w programie Erasmus Plus Edukacja Szkolna Akcja 2 Partnerstwa Strategicznego. Zawarto umowy z wykonawcą Goldenstein spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie na sporządzenie opinii podatkowej dotyczącej zastosowania właściwej stawki podatku VAT na roboty budowlane realizowane w ramach zadań inwestycyjnych pod nazwą termomodernizacja budynku bursy szkolnej w Starogardzie oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja bursy szkolnej w Starogardzie na potrzeby przeniesienia poradni psychologiczno-pedagogicznej w Starogardzie. Zawarto aneksy do kontraktu menadżerskiego dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie pana Pawła Waldemara Bakuna. Przedmiotem aneksu jest obniżenie wynagrodzenia wynikającego z realizacji kontraktu menadżerskiego o kwotę netto uzyskiwaną każdego miesiąca jako wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji prezydenta miasta Starogardu. Zawarto aneksy do umów z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i rozliczenia projektu pod nazwą termomodernizacja budynku drugiego liceum ogólnokształcącego w Starogardzie. Przedmiotem aneksu jest uwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zawarto aneksy umów z przedsiębiorstwem wielobranżowym usługi handel Rafał Zieliński z siedzibą w Chełmży na realizację zamówienia publicznego pod nazwą Termomodernizacja budynku drugiego liceum ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami pierwszego liceum ogólnokształcącego w Stargardzie. Przedmiotem aneksu jest wykonanie robót zamiennych i dodatkowych. Zatrudniono panią Agnieszkę Ignasiak na stanowisko dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie od 1 marca 2017 na czas nieokreślony. Upoważniono panią Małgorzatę Złotek, dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz panią Agnieszkę Ignasiak, dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie. Upoważniono panią Małgorzatę Złotek, dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz panią Monikę Rygiel, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Upoważniono panią Agnieszkę Ignasiak, dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę, natomiast w sprawach majątkowych powiatu wraz z członkiem zarządu powiatu stargardzkiego. Wyrażono zgodę dla parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie na przeprowadzenie zewnętrznej elektroenergetycznej instalacji kablowej i montaż masztu o wysokości około 10 metrów na działce położonej w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 5 oraz na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane dotyczące umożliwienia podjęcia działań administracyjno-projektowych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę. Wyrażono zgodę na przystąpienie przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie do konkursu pod nazwą Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu stargardzkiego położonej w Stargardzie przy ulicy Gdyńskiej. Ogłoszono konkursy na stanowisko dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego w Stargardzie, Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stargardzie. Skierowano do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oddział w Szczecinie, wystąpienie o przyznanie środków PFRON na realizację pilotażowego programu pod nazwą Aktywny Samorząd w 2017 roku. Złożono do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie uzupełniony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działania Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Podjęto działania zmierzające do utworzenia honorowego komitetu fundatorów sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard w rejonie ulic Podleśnej, Elizy Orzeszkowej. Zaopiniowano bez uwag lokalizację linii kolejowej E59 na odcinku Dobiekniew, Szczecin-Dąbie w odniesieniu do ochrony powiatowych obiektów infrastruktury dla obszaru objętego planowaną inwestycją, takie jak przebudowa, rozbudowa i budowa, modernizacja linii kolejowej nr 351 na odcinku Choszczno-Stargard-Szczecin-Dąbie. Nie wniesiono uwag do propozycji zaliczenia drogi oznaczonej numerem geodezyjnym 207 obręb Rzeplino, gmina Dolice do kategorii dróg gminnych. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi. Do Przewodniczącego Rady Powiatu skierowano projekty uchwał Rady Powiatu uwzględnione w porządku obrad dzisiejszej sesji i autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2017 roku. Dziękuję. Dziękuję panu staroście za przedstawienie sprawozdania i otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni radni, zarządzi tutaj takie pytanie mam. Chciałbym o odniesienie się i rozwinięcie tutaj punktu 6 niniejszego sprawozdania. Dziękuję. Proszę bardzo. Gil. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Zarządzie. Może jedno pytanie takie historyczne, tradycyjnie, bo dostałem odpowiedź na poruszaną sprawę w sprawie informacji z działania zarządu. Sprawy, która się toczy od grudnia, a w zasadzie od przełomu listopada i grudnia ubiegłego roku, to znaczy komisji konkursowej na zastępcę dyrektora do spraw medycznych. Po 3 miesiącach mojego nawoływania o przestrzeganie obowiązującego rozporządzenia otrzymałem odpowiedź, że tak, pod względem literalności prawa to prawo powinno być przestrzegane. Ale ja akurat tego byłem pewien, a pytałem, w jaki sposób decyzje zarządu zostały wykonane przez dyrektora. I na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi, dlatego proszę uzupełnić je w tej chwili, żeby już nie tworzyć zbędnej korespondencji, powtórzę pytanie. Kogo dyrektor powołał w skład komisji, czy w tym również powołał siebie na wniosek zarządu do komisji konkursowej? I jeszcze uzupełniające pytanie wynikające z tej ostatniej odpowiedzi. Kiedy utworzono i obsadzono pełną stanowisko zastępcy dyrektora i kiedy ta osoba pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora do spraw medycznych zgłosiła akces przystąpienia do konkursu. Bo to decyduje o decyzji zarządu w świetle i majestacie obowiązującego prawa. Myślę, że precyzyjnie zadałem pytanie, a więc będzie na to odpowiedź. To jest jedno. Drugie pytanie dotyczy punktu 1. Zmiana budżetu. Ja sobie zdaję sprawę, że na gorąco na komisji brakowało odpowiedzi. Punkt 1.2, czyli zmiana budżetu. Chodzi mi o krótką informację, jakie dotacje w międzyczasie zostały przekazane, które do wielkości budżetu zostały wprowadzone, zwiększające poziom dochodów. Trzecia sprawa to jest punkt 8. Czy można by przytoczyć listę rankingową wniosków, listę rankingową zamierzenia przyznania dotacji na prace konserwatorskie w zakresie robót budowlanych przy zabytkach? Do pytania 21. Wprawdzie to tu będziemy rozpatrywać sprawy już w następnych porządkach obrad, ale myślę, że w zakresie najbliższego punktu, to znaczy WPF-u, który przewiduje budowę hali sportowej dla zespołu szkół numer 5, to po pierwsze, w kontekście wczorajszej sesji Rady Miejskiej chciałbym, żeby tu może pani wicestarosta przedstawiła informację, czy zarząd występował do miasta o dotację, zamierzając to zadanie umieścić w WPF-ie. Jeżeli tak, i nie mógł sam uczestniczyć, czy udzielił upoważnień, bo w 11 punkcie upoważnień nie ma do występowania
na zewnątrz przez powiat w staraniach o dotacje. I jeszcze jedna sprawa to wyjaśnienie prawidłowości bądź oczywistego błędu w projekcie WPF-u, bo to zadanie jest dosłownie, ma ten sam tytuł jak w budżecie 2006. 100 tysięcy złotych na to zadanie było zaplanowane. Nie mamy żadnej informacji, czy to zadanie w zakresie projektu zostało wykonane, czy nie. Można domniemywać, że nie zostało wykonane, a będzie to rozliczone w sposób niewygasający, bo okres realizacji nie jest przewidziany od 2016, tylko od 2017. Natomiast finansowanie jest przewidziane na 2 lata, 2018 i 2019. I w tym finansowaniu nie ma tych 100 tysięcy złotych. Więc prosiłbym te rzeczy wyjaśnić. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Rutkowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Starosto. Ja chciałbym kilka słów do punktu drugiego, czyli do ustalenia skorygowanego planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Akurat na Komisji Budżetu nie rozmawialiśmy na ten temat szczegółowo. Ja dostałem od Pana Starosty odpowiedź na kontrolę, która była zlecona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Odpowiedź Pani Dyrektor na tą kontrolę. Znaczy, generalnie kontrola nic nie wykazała poza takimi zwrotami, które pozwolę sobie zacytować. Pomimo braku kadrowego, przy wsparciu stażysty z Powiatowego Urzędu Pracy posiadającego wykształcenie geodezyjne, udaje nam się zachować terminy na dokonanie uzgodnień lub wiadomić wykonawcę o naszej dalszej gotowości do ich wykonania. Brak wystarczających środków na zatrudnienie spowodował braki kadrowe. W 2015 roku i dwukrotnie w 2016 roku wnioskowano do Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie brakujących środków na realizację zadań z obszerną informacją, jakie zagrożenia i skutki może wywołać ich brak. W chwili obecnej przygotowany jest kolejny wniosek o brakujące środki, których brak zagraża realizacji zadań nałożonych przepisami prawa i zachowaniem terminu. Znaczy, te wszystkie, tu pani dyrektor tłumaczyła się odchyleniami od terminów, które są i ustawą, i rozporządzeniem, i instrukcjami wewnętrznymi, które powinny być zachowane. Znaczy, wniosek jest jeden, że te terminy, czy problem z dokonaniem terminów jest tylko związany z brakiem kadrowym. Jak sobie przypominam, w planie budżetu na rok 2017 powiat Stargardzki dofinansowuje do zadań z zakresu administracji rządowej, czy tych zadań zleconych, kwotę 2,5 miliona złotych. Chciałbym się dowiedzieć, jak ta skorygowana kwota teraz wygląda, tą, o której jest w sprawozdaniu, jakie zarząd powiatu podejmuje kroki w wyegzekwowaniu tej brakującej kwoty od wojewody zachodniopomorskiego. To jest jedno pytanie, a drugie pytanie chciałbym się zadać. Jest informacja na temat ogłoszonych konkursów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowych. Jakie czekają nas w tym roku jeszcze konkursy na dyrektorów w placówkach oświatowych powiatowych? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, ja bym prosił o wyjaśnienie punktu 5, gdzie przyjęto treść wyjaśnienia do wniosku o dofinansowanie inwestycyjne tam termomodernizacji bursty szkolnej oraz zespołu szkół nr 1 w Stargardzie. I Beata Radziszewska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, moje pytania to do sprawozdania. Jaka to działka została jeszcze na sprzedaż przy ulicy Gdyńskiej? Bo chyba rozumiem, że to są jeszcze działki w koło hali sportowej i szkoły, tak? To tylko to, bo nie potrafię sobie umiejscowić tego, co to jest za działka i na jakie cele będzie przeznaczona. Druga rzecz, w kontekście dzisiejszej zmiany porządku obrad i dopisania na podstawie autopoprawki przedstawionej przez zarząd, dotyczy to uchwały w sprawie podziału środków z PFRON-u i opinii Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ja tylko chciałam dzisiaj na sesji też przypomnieć, że po to uchwałą Rady Powiatu została powołana ta Rada Działalności Pożytku Publicznego, aby ta Rada opiniowała wszystkie uchwały, które dotyczą działalności, a tym bardziej dofinansowania organizacji i stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie powiatu. I w związku z tym moje pytanie do punktu 8, do tej listy rankingowej. Rozumiem, że to jest dopiero lista rankingowa i uchwała również trafi do zaopiniowania do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Lista rankingowa dotycząca, panie radny, dotycząca podziału środków na prace konserwatorskie, a nie tego, co żeśmy mówili na komisji rewizyjnej, dotyczące podziału środków z PFRON-u. To jest drugie pytanie, a trzecie pytanie tutaj pan kolega radny Gil już zadał. Wczoraj usłyszałam w lokalnym radio Stargardzkim, że pani dyrektor występowała w imieniu, i teraz mam pytanie, w imieniu zarządu, w imieniu Rady Powiatu o dofinansowanie budowy hali sportowej, tak? Czy pan starosta udzielił takiego pełnomocnictwa pani dyrektor? Na jakiej zasadzie i do jakiej wysokości pani dyrektor, jako dyrektor szkoły podległej jednostki, pana starosty może zaciągać takie zobowiązania? Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze raz Sławek. Panie Przewodniczący, otrzymaliśmy informację dotyczącą funkcjonowania szpitala. Czy to w tym punkcie można ewentualnie też porozmawiać, czy będziemy mieli na to jakiś dodatkowy punkt? Czy możemy w tym punkcie... Ja proponowałbym, jeżeli są takie pytania, to w tym punkcie, bo w obradach dzisiejszej sesji nie ma specjalnego punktu o tym zakresie. Dziękuję bardzo. Panie starosto, dostaliśmy dosyć obszerne te informacje dotyczącą funkcjonowania szpitala. Nie ma w tej informacji dotyczącej wyniku finansowego za rok 2016, tego wyniku pełnego, nie kasowego. Chciałbym się dowiedzieć, jaki to jest wynik. Chciałbym również odnieść się również do kontroli, która była przeprowadzona w szpitalu. I odpowiedź pana dyrektora chciałbym tutaj uzyskać ewentualnie dwa słowa wyjaśnienia. Pamiętacie państwo, ja na poprzedniej sesji obszernie tą kontrolę referowałem, ale zdziwiło mnie trochę podejście, znaczy może nie podejście, tylko zdziwił mnie zapis odpowiedzi pana dyrektora na jedną z kwestii. Jedną z takich drażniących kwestii jest to, czy pożyczka, czy zmiana długu, który nastąpił na przełomie roku 2015 i 2016, 30 grudnia ze spółką Szpital podpisał, ze spółką będącą instytucją spoza sektora bankowego Szpital podpisał umowę o restrukturyzacji długu. Jest spór cały czas, jaka to jest umowa. No i pan dyrektor na zarzut, w którym Rio orzekło, że było tam złamanie prawa, pan dyrektor opisuje, że wszystkie czynności prawne są aktualnie poddane właściwej analizie pod względem ich legalności
jak też celowości. Czy pytanie jest moje takie, dlatego że w maju 2016 roku na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju pan dyrektor już wtedy mówił o tej umowie, że ona jest bardzo szczegółowo analizowana. No mamy prawie rok czasu i dalej jest analizowana, dlatego chciałbym wyjaśnić, na jakim etapie jest ta analiza. Czy są już jakieś wnioski, czy nie, no bo pismo z tego 2 marca, należy tak czytać, że od maja cały czas jest analizowana ta sprawa. I trzecie pytanie, między innymi spowodowane dzisiejszym wystąpieniem pana posła Jacha w naszym lokalnym radiu i wczorajszym wystąpieniu zastępcy dyrektora szpitala na komisji, w których było mówione, że jest szereg wystąpień dyrektora szpitala do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw, o popełnieniu przestępstw. Chciałbym się dowiedzieć, jakie sprawy zostały wniesione przez dyrektora szpitala do prokuratury, czy sprawy przeciwko komuś, czy sprawy w sprawie o możliwości popełnienia przestępstw, ile jest tych spraw i w jakich to tematach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Zbyszek. Szanowni Państwo, chciałbym prosić tutaj o punkt 5, podpunkt 5, czy tą informację dotyczącą planu sieci dróg powiatowych w zakresie wieloletniej perspektywy możemy otrzymać. Druga sprawa, Szanowni Państwo, tutaj kolega wspomniał o wojewodzie. No chciałbym wiedzieć, jaka według naszych obliczeń, jaka to jest kwota, ile wojewoda nam nie dopłaca do zadań zleconych, bo proszę Państwa, nie chce mi się wierzyć, że w Urzędzie Wojewódzkim pracownik wyliczony jest na 25 zł, u nas chyba za 5 zł. Jak długo to może trwać? My jako radni powiatowi, nie ukrywam, zostaliśmy bardzo zaskoczeni tą całą sytuacją. Ja mam taką prośbę do pani wicestarosty, bo jestem przekonany, że jako osoba odpowiadająca za oświatę musiała mieć pełną wiedzę dotyczącą tej inicjatywy, która została podjęta. Ta inicjatywa w ogóle w sposób jakiś szczególny, bo to pierwszy raz coś takiego się wydarzyło, żeby z inicjatywą dotyczącą zabezpieczenia w przyszłości środków budżetowych wystąpiło kilkoro radnych, a nie organ wykonawczy. Więc chciałbym zobaczyć ten wniosek pani Iwono Wiśniewska, bo jestem przekonany, że taki wniosek został przez Zarząd Powiatu przygotowany dla radnych, bo przecież radni wystąpili z tą inicjatywą, nikt inny, to pierwsza rzecz. Druga, myślę, że warto też przytoczyć trochę informacji na ten temat, zaczynając od partnerstwa, które dzisiaj jest szeroko komentowane. Być może niektórym to umknęło, ale partnerstwo wydaje się nie polega tylko i wyłącznie na tym, że przekazuje się środki finansowe w formie gotówki, ale partnerstwem również jest przekazanie darowizny w postaci nieruchomości, a w tym przypadku miało to miejsce. Dokładnie 5 kwietnia 2016 Rada Miejska podjęła uchwałę o przekazaniu pod budowę sali gimnastycznej Zespole Szkół nr 5 półhektarową działkę o wartości ponad 160 tysięcy złotych. Więc jestem przekonany, że jeśli będzie taka potrzeba wykazania partnerstwa we wniosku, który ma być złożony do końca marca, taka informacja również będzie brana pod uwagę przez ministerstwo w momencie, kiedy będą te wnioski oceniane. Kolejna rzecz, bo to też jest dosyć istotne. 19 grudnia 2016, wyciąg z protokołu komisji rewizyjnej. Pan Ireneusz Rogowski. Cała kwota brutto ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Gdyńskiej. 2 miliony 290 tysięcy złotych. Jest to kwota, która ma duże znaczenie w planach inwestycyjnych powiatu. Priorytetem jest realizacja budowy hali sportowej w Zespole Szkół nr 5, gdyż taka była deklaracja co do zbywania majątku po Zespole Szkół nr 5 przy ulicy Gdyńskiej. Więc moje pytanie, panie starosto, o co tutaj chodzi? Czy my uprawiamy tutaj jakąś grę polityczną? Czy pan próbuje wykorzystać radnych powiatowych do tego, żeby w kampanii wyborczej to radni powiatowi brali udział w tego typu podejmowaniu decyzji? To jest pierwsza kwestia. Druga. Nadwyżka budżetowa. 6 milionów złotych w powiecie. Mowa jest o tym, że miasto bogate, 8 milionów złotych nadwyżki. Tylko ja pytam się, ta nadwyżka jakiego roku dotyczy? Czy ta nadwyżka nie dotyczy czasami roku 2016? A dofinansowanie ma być wpisane do roku 2018? Dlaczego my świadomie wprowadzamy w błąd mieszkańców nie tylko miasta i powiatu? Dalej.
Wyciąg z protokołu Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 24 stycznia 2017. Radna pani Elżbieta Szumska pyta, za jaką kwotę zostały sprzedane budynki przy ulicy Gdyńskiej. Pan starosta odpowiada, że jest to kwota ponad 2 milionów złotych. Więc radna pani Elżbieta Szumska dopytuje, że były deklaracje, iż te pieniądze będą przeznaczone na budowę sali gimnastycznej w zespole szkół nr 5. Pan starosta odpowiadając, informuje, że prawdopodobnie na budowę sali gimnastycznej powiat otrzyma 50% dofinansowania, a drugie 50% będzie musiał dołożyć. Nie ma tu mowy o tym, że jakikolwiek wniosek do organu wykonawczego czy do innej instytucji samorządowej zostanie złożony. To jest styczeń. 20 luty 2017, czyli całkiem niedawno temu. Radna Elżbieta Szumska pyta, jak wygląda sprawa dofinansowania budowy hali przy zespole szkół nr 5. Starosta Rogowski informuje, iż w dniu jutrzejszym pani Jolanta Kawszyn umówiona jest w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Tematem spotkania będzie budowa hali oraz budowa dwóch boisk. Nadal nie ma żadnej informacji o tym, że ktokolwiek zamierza występować do jakiegokolwiek innego organu z kwestią dofinansowania. Ja przypomnę tylko, że uczniami zespołu szkół nr 5 nie są tylko mieszkańcy Stargardu. Dlaczego takie wnioski nie zostały przedłożone do pozostałych gmin? Może chodziło o to, żeby kogoś postawić w niekomfortowej sytuacji i próbować w ten sposób przekazywać różne informacje poprzez media, nie tylko lokalne. Dalej. Ja powiem w ten sposób. Kolejna rzecz. 2 lutego ogłoszono nabór, w którym nie ma zapisu mówiącego wprost o partnerstwie. Mimo że to ma partnerstwo, wykazałem, informując wcześniej o przekazaniu działki. 21 lutego pani Jolanta Kawszyn jest w Ministerstwie Sportu i Turystyki i przekazuje informację, że jest szansa na dofinansowanie. Tak? Tu już mamy termin, kiedy ten wniosek można było składać. 22 lutego jest sesja Rady Powiatu. Panie starosto, gdzie jest WPF? Dlaczego 22 lutego nie została przedstawiony projekt uchwały o aktualizacji WPF-u i wpisaniu tego zadania na lata 2018-2019, a mimo tego wczoraj na sesji Rady Powiatu radni dostają na 7 minut przed sesją. Przepraszam, radni miasta. 7 minut przed sesją dostają projekt uchwały. To o co tutaj chodzi? Ja powiem tak. Przez lata była budowana współpraca między miastem i powiatem. I tą współpracę budował świętej pamięci Sławomir Pajor i Waldemar Gil. I dzisiaj robi pan wszystko, żeby tej współpracy nie było, panie starosto. To jest taki moment, myślę, najlepszy moment na refleksję. My nie jesteśmy przybudówką żadnej partii politycznej i proszę nas tak nie traktować. Jeżeli pan zamierza realizować jakiś program wyborczy, proszę bardzo, trzeba mówić ludziom prawdę. Nie można ludzi wprowadzać w błąd, a tym bardziej wykorzystywać. A w tej sytuacji to już jest naprawdę oburzające. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj, tu już wprost, wykorzystuje się potrzeby dzieci i młodzieży, potrzeby szkoły, które mają służyć po prostu do bieżącej polityki. Wszystkie te fakty, o których mówiłem wcześniej, na to wskazują. Panie starosto, to jest chyba ostatni moment na to, żeby zastanowić się, dokąd zmierzamy. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Pan Jerzy. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowny zarządzie, ponieważ padło takie hasło, że można zapytać coś w sprawie szpitala, w sprawie sprawozdania, które dostaliśmy w części na komisji w poniedziałek, a dzisiaj była reszta. Ja nie będę zadawał pytań dotyczących wyników, natomiast mam prośbę, panie starosto, jeżeli składamy informacje, to żeby ta informacja wyglądała tak, jak pozostałe jednostki składają. Bo my mamy tutaj plan na 2017 i wykonanie w 2017. A dlaczego inni mogą złożyć wykonanie w 2016 i w 2015 w analogicznym okresie czasu? Dla mnie wtedy jest to baza do porównania. Dziś ja mogę porównywać z planem. Ja nie chcę tu nikogo obrażać, ani nikomu nic zarzucać, ale w planie można napisać dużo lub nic. I później przerównywać się do planu, no to można mieć bardzo dobre wyniki albo bardzo złe. Prośba o to, żeby pan dyrektor był uprzejmy, składając sprawozdanie teraz za marzec
napisał, że od 1 stycznia do marca w 2017 plan był taki, wykonanie takie, ale porównuje to do 3 miesięcy czy do pierwszego kwartału roku 2016-2015. I ja czytając już nie muszę zadawać pytań, bo widzę, czy jest poprawa, czy jest pogorszenie. Jak jest pogorszenie, to wiem, w którym miejscu i pytam. A dzisiaj trudno się odnieść, jeżeli jedne wskaźniki wskazują na wykonanie planu w 16%, a inne w 3%. To czy to jest błąd w planowaniu, czy akurat tak się układa sytuacja, że w pierwszych 3 miesiącach czy 2 jest wykorzystanie dość duże jednej rzeczy, a innej jest wykorzystanie tylko 3%, a będzie wykorzystana pod koniec roku. To taka moja prośba na przyszłość i dzisiaj w sprawie szpitala to już chyba się więcej nie odezwę. Ewentualnie jeszcze jest jedna sprawa, ale to przy uchwale. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pan Rygiel. Bo jedna kwestia mi uleciała z głowy, a myślę, że też jest dosyć istotna, żebyście państwo mieli cały obraz tej sytuacji. I ja mówię to w kontekście tej współpracy, na którą my wszyscy pracujemy przez lata, jak jesteśmy radnymi, bo jesteśmy radnymi powiatu stargardzkiego jako takiego, ale ten w powiecie stargardzkim jest 10 gmin i to jest nasz obowiązek, żeby dbać również o interes tych gmin. I chciałem panu przypomnieć, bo ja nawet nie wiem, jak to nazwać już w tej chwili. Przeprowadził pan rozmowę w ubiegłym roku z prezydentem Zającem. Właśnie w kontekście finansowania tej sali. I z tej rozmowy wynikała jedna rzecz, że miasto nie odżegnuje się od ewentualnej pomocy, ale to powiat jest to zadaniem powiatu, obowiązkiem powiatu jest zbudowanie odpowiedniej inżynierii finansowej, która umożliwi sfinansowanie to zadania. W momencie, kiedy powiat otrzymałby dofinansowanie do tej inwestycji, w momencie, kiedy przeprowadzony zostałby przetarg i określona byłaby kwota wartości wykonania tej inwestycji, wówczas mówił tak do pana prezydent Zając, że miasto rozważy możliwość uzupełnienia tej kwoty, która będzie ewentualnie brakowała do zamknięcia tej inwestycji. Ja przypomnę, że cała kwota tej inwestycji jest szacowana na około 5 600 000. Ze sprzedaży działek przy ulicy Gdyńskiej powiat uzyska do roku 2018 w 4 ratach 2 290 000, co stanowi prawie połowę wartości tej inwestycji. A my piszemy do, nie my, bo ja nie wiem kto napisał wniosek. I ktoś występuje do Rady Miejskiej na sesji, podczas której miasto przekazuje 2 miliony złotych na Wieniawskiego, na Aleję Dębową, na szpital, dodatkowo jeszcze próbuje przetknąć kolanem kwotę 1,5 miliona złotych. To jest po prostu nieuczciwe, bo takich rzeczy się nie robi. A pan to robi w naszym imieniu, bo pana nie wybrali mieszkańcy miasta. To myśmy pana wybrali. Powinien pan o tym pamiętać. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? No może ja sobie. Tak? Proszę bardzo. Panie starosto, panie przewodniczący, jeżeli już jesteśmy przy sprawach szpitala, to jeszcze tylko taką rzecz. Ja w poniedziałek na komisji zgłaszałem problem jakby blokady rejestracji pacjentów na zaćmę oka, co zostało mi zgłoszone i na dla stokrotek przyjęcia w sprawie na przychodni chirurgicznej, gdzie było tam kilka godzin chyba w czwartki w poprzednich latach miały możliwość rejestracji. Jak się dowiedziałem, w tej sprawie była korespondencja chyba między dotycząca zaćmy oka i chyba była sprawa rozpatrywana na komisji, a ja dzisiaj dostałem w ramach odpowiedzi, bo miałem dostać odpowiedź na piśmie, taka była deklaracja. Jeżeli to jest odpowiedź na piśmie, czyli kserokopia pisma dyrektora Pawła Waldemara Bakuna do lekarza medycyny Dariusza Łąka, optodenty, to nie jest to dla mnie odpowiedź. Bo dla mnie prywatna korespondencja zarzucająca komuś, że ma niewspółmierne dochody, może dotyczyć komisji rewizyjnej, może dotyczyć kontroli szpitala w zakresie zawieranych kontraktów.
jak poszczególne usługi są opłacalne dla szpitala lub nie, to prosiłbym możliwie, jeżeli się robi dla jednego typu zabiegów, to może dla oddziałów już można by przeprowadzić analizę i przedstawić Radzie Powiatu, ile kosztuje, ile złotych czy groszy kosztuje każda złotówka dochodu na oddziale. I wtedy będziemy mieli porównanie, czego możemy oczekiwać w powiecie, w tej sieci szpitali, a czego nie. To jest pismo przekazane mi. To chciałbym tylko się zapytać, czy otrzymamy również pismo mniej więcej z tego samego okresu kierowane do funduszu o zawieszeniu. Zaćmy oka, zaprzestaniu rejestracji, zaćmy oka ze względu na awarię stołu chirurgicznego na położnictwie czy ginekologii. Bo coś tutaj nie gra. Czy to jest błąd, pomyłka, czy zwykłe mataczenie? I unikanie rzeczywistych, klarownych informacji dla radnych w istotnych sprawach dla powiatu. Proszę to wyjaśnić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, skoro wyszliśmy już na szpital i następny punkt dopiero 16 będzie na temat szpitala, no chciałbym zadać pytanie panu dyrektorowi, bo niedawno weszła ustawa o najniższych wynagrodzeniach. Jak to się dzieje, że część pracowników tego najniższego wynagrodzenia nie otrzymuje? To jest zdanie pracowników, którzy mają dochody, no, pensje praktycznie głodowe. Bo jeżeli ktoś do ręki dostaje 1500 zł i to jeszcze za wolne soboty i za niedzielę, to dokąd my chcemy zmierzać? Co z tego, że będziemy mieli piękny, wspaniały sprzęt, nowoczesny sprzęt i lekarzy, jeżeli nie będzie podstawowych pracowników do obsługi tego pacjenta? Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, coraz bardziej czuję się, jakbym był na wiecu wyborczym, a nie na zebraniu, na posiedzeniu z Rady Powiatu, na sesji. Wobec tego proponuję do Przewodniczącego, żeby ogłosił przerwę. Mamy 13, mamy wystawę i tak dalej. Dziękuję bardzo. To jeżeli czy, właśnie, dobrze, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? To może ja krótkie trzy pytania, jeśli można, panie zastępco, to odnośnie, czysto odnośnie już tego, co było tutaj. Chciałbym coś więcej, żebyśmy się dowiedzieli na temat umowy zawartej z powiatem goleniowskim, chodzi o Erasmus, jakie korzyści z tego będziemy mieli. I kto wyszedł z inicjatywą, czy powiat goleniowski, czy powiat stargardzki na taką wspólną współpracę. Do następnego punktu, do tego punktu G, o sporządzenie opinii podatkowej dotyczącej zastosowania stawki podatkowej przy termomodernizacji bursy. Jakie koszty poniesiemy i jaka była konieczność tworzenia tej umowy, gdyż jesteśmy w trakcie przecież no, dwóch w tej chwili dużych termomodernizacji, czy to nie można było, może nie można było mieć wiedzy, więc trzeba było zapłacić, chciałbym wiedzieć ile. I trzecie, bardzo prozaiczne, na co jest ta zgoda dla parafii rzymskokatolickiej na maszt? Chciałbym wiedzieć, gdzie będzie postawiony i co to jest. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania? No dobrze, odczytam. Zmianie podziału w klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów zrealizowanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej. Dotyczy to paragrafu 970, wpływy z różnych dochodów. Tutaj zmniejszono o 1000 zł kwotę oraz o drugi 1000 zmieniono w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat, tutaj zmniejszono też o 1000 zł, a w ewidencji w paragrafie 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej, kosztów upomnień zmniejszono o kwotę 1000 zł oraz w paragrafie 0940 wpływy
z rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych, zwiększono również o kwotę 1000. Razem jak nie zmieniły się te dochody, one są na kwotę razem 1 854 000, ale pan radny pytał, ile dokładamy do zadań zleconych. Podaję na podstawie danych, to jest kwota 2 634 393 zł. Taka kwota widnieje u nas jako różnica między dochodami, które otrzymujemy na to zadanie, a tym, ile wydajemy. Jeśli chodzi o działania, jakie podejmujemy, monitorujemy cały czas pismami wojewodę o to, żeby zwiększył nakłady na te zadania, żebyśmy tych pieniędzy w takich kwocie nie dokładali. Może przejdźmy do kolejnych pytań. Może zacznę od pytania dotyczącego Rady Miejskiej i tematu zespołu szkół nr 5, budowy sali gimnastycznej. Jestem szefem jednostki, starostą, który ma prawo występować sam z pismem do prezydenta, z wnioskiem o wsparcie. Takie pismo wyszło z powiatu. Jeśli chodzi o obecność pani Jolanty Kaszyn na sesji, zgłosili się do mnie radni, wiedząc o takiej inicjatywie. Nie chcieli być z własnym wnioskiem, z własną inicjatywą na sesję i chcieliby, żeby punkt dotyczący właśnie ewentualnego wsparcia budowy sali gimnastycznej był tak wzmocniony taką prezentacją dotyczącą, jak będzie wyglądała ta sala, komu może służyć, a tak naprawdę w naszym wniosku też jest bardzo ważne, żeby ta sala służyła nie tylko potrzebom uczniów szkoły, ale była dostępna na zewnątrz, dla mieszkańców, dla klubów. W naszej ocenie ostatniej okazuje się, że mniej nawet procentowo będzie wykorzystywana na własne potrzeby szkoły, a więcej na dla podmiotów zewnętrznych. Jeśli chodzi o pytanie, bo mówił pan radny o działce, którą otrzymaliśmy z miasta. Ja oczywiście dziękuję za tą działkę, ale trzeba wspomnieć, że wcześniej ten teren należał do Skarbu Państwa i starosta, oczywiście poprzedni, nie ja, przekazał tą działkę na rzecz gminy i dzisiaj część tej działki miasto, no i dzisiaj, 2 lata temu, przekazała powiatowi pod poszerzenie obiektu szkoły, oczywiście w przyszłości pod możliwość wybudowania sali gimnastycznej, bo bez tej działki, potwierdzam, nie byłoby to możliwe. Czy darowizna, czy nawet zakup takiej działki nie mógłby być kosztem kwalifikowanym w budowaniu sali, bo takie otrzymaliśmy informacje. Dlatego we wniosku nie możemy uwzględnić tego zakupu, właściwie darowizny, którą otrzymaliśmy. Jeśli chodzi o montaż finansowy, planujemy, że otrzymamy dotacje, jeśli chodzi o możliwość kwalifikowanych wydatków z ministerstwa, kwota 2 miliony 490. Pozostaje kwota 3 miliony 167 w przybliżeniu. I we wniosku zaproponowaliśmy oczywiście kwotę 1 500 000, ale to jest oczywiście zaproponowana tylko kwota. Jeśli miasto chciałoby wesprzeć inwestycje związane z budową sali gimnastycznej w kwocie mniejszej, to też będziemy bardzo zadowoleni. Wiem, że na sesji, mimo tego, że uchwała dotycząca kierunków działania prezydenta nie została przegłosowana, ale deklaracje o tym, że wrócimy do tych rozmów za jakiś czas były i ja liczę na to. Dzisiaj też potrzebowaliśmy tej informacji czy tego wsparcia w wypełnianiu wniosku. We wniosku mamy źródła finansowania. Możemy to sfinansować oczywiście środkami własnymi, poza środkami, które możemy otrzymać z ministerstwa. Myślę, że będzie to kredyt, bo niestety tych środków nam brakuje. Chyba że będzie deklaracja z miasta i konkretnie kwota, to wtedy tą wartość kredytu w jakiś sposób będzie korygować.
do końca miesiąca musimy złożyć wniosek u ministerstwie. Mamy wszystkie dokumenty wymagane. Pozwolenie na budowę też uprawomacnia się właśnie ostatniego dnia miesiąca. Mam nadzieję, że dostaniemy to wsparcie, żeby ta hala mogła powstać. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania dotyczące sali nie zostały odpowiedzi, ale może w międzyczasie zaczniemy odpowiedzi na kolejne pytania. Pani Beata Raciszewska pytała o działkę przy ulicy Gdyńskiej. Nie chodzi o działkę na terenie byłej szkoły, zespołu szkół nr 5. Chodzi o działkę po lewej stronie, wyjeżdżając z miasta, po byłej szkole biznesu. Ale może o więcej szczegółów dotyczących tej działki i tematów związanych z panią Agatą Łuską. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Działka, o której mowa, rzeczywiście jest działką zabudowaną pod budynkiem po byłej szkole zachodniopomorskiej szkoły biznesu. Już w latach 2011, 2013, 2015 i 2016 próbowaliśmy sprzedać ową nieruchomość. No niestety z negatywnym skutkiem, dlatego teraz postanowiliśmy jeszcze raz wystąpić z przetargiem na tą nieruchomość. Pani radna zapytała, jakie będzie przeznaczenie owej nieruchomości. No, plan zagospodarowania przestrzennego, wiemy, że jest to nieruchomość z określonym celem oświatowo-edukacyjnym. No i tutaj jest taki jeden mały problem dla inwestorów, ale myślę, że do przebrnięcia jest to nieruchomość, która jest objęta nadzorem konserwatora zabytków. Także miejmy nadzieję, że chętny na zakup owej działki wraz z budynkiem się znajdzie. Przetarg na tą nieruchomość odbędzie się 7 kwietnia tego roku. To może jeżeli pan przewodniczący, Wysoka Rada pozwoli, to odpowiem na inne pytania dotyczące akurat zakresu moich kompetencji. Pan radny Zbigniew-Łuczyński zadał pytanie, czy plany inwestycyjne dotyczące dróg oraz przyszłości naszych zamierzeń dotyczących dróg powiatowych w powiecie. Czy taki dokument możecie Państwo otrzymać? Oczywiście jak najbardziej tak. Jest to dokument jawny, a powstał tutaj z inicjatywy przedstawicieli Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu. Był procedowany w poniedziałek na posiedzeniu tej komisji, więc oczywiście wszystkim radnym, tym, którzy sobie tego zażyczą, a myślę, że drogi, to jest bardzo ważny temat, więc otrzymacie Państwo wszyscy ten dokument. Odpowiadając na pytanie, nie uzupełniając odpowiedź Pana Starosty, odpowiadając na pytanie Pana Radnego Sławomira Rutkowskiego dotyczącego geodezji, rzeczywiście tutaj akurat nasz ośrodek jest bardzo niedofinansowany ze strony urzędu, my monitorujemy. Ślemy wnioski o dofinansowanie dodatkowe. Rzeczywiście braki kadrowe są, ponieważ kilka osób w zeszłym roku, dokładnie 3, odeszły do innych ośrodków, w których oferowano lepsze zarobki. I problemem jest między innymi to, co poruszył właśnie pan radny Łuczyński, bardzo niskie. Są to niskie opłaty dotyczące wydawania tych wszystkich map i dokumentów przygotowywanych przez pracowników, no a wiemy doskonale, że jednak one, przygotowanie takiej mapy pochłaniają pewne koszty. Nie tylko pracy, ale także związane z wykorzystaniem materiałów biurowych oraz energii. I to chyba wszystkie tematy, którymi ja się zajmuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejne pytanie. Pan Rutkowski pytał o konkursy na stanowisko dyrektorów szkół drugiego liceum Zespołu Szkół nr 2 i poradni psychologiczno-pedagogicznej. To są wszystkie konkursy, które w tym roku będą ogłaszane. Jeśli chodzi o dotacje dla wydatki związane z pracami konserwatorsko, poproszę tutaj panią
Iwonę Wiśniewską i kolejne pytania związane ze środkiem. Dziękuję bardzo Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Ja trochę przyjmę inną kolejność swojej wypowiedzi, mianowicie połączone pytania, które jak sądzę w sposób komplementarny zamkną kwestię udziału zarządów w wnioskowaniu zarówno do samorządu miejskiego, jak i do radnych miejskich o wsparcie dotacyjne w celu realizacji inwestycji w ramach poprawienia infrastruktury sportowej przy zespole szkół nr 5. Otóż zarząd nie zwrócił się z żadnym wnioskiem zarówno do radnych, jak i nie wypowiedział się na poziomie uchwały w stosunku do samorządu gminy miasta Stargard. Powiem więcej, pan starosta owszem zwrócił się z wnioskiem, tak jak sam uprzejmie był zauważyć, do pana pełniącego obowiązki prezydenta w gminie miasta Stargard, natomiast ja z treścią tego wniosku nie zostałam zaznajomiona i tak myślę nie powinno być, jeśli państwo rozliczacie mnie z moich kompetencji związanych ze sprawowaniem nadzoru nad oświatą, które stanowi pokaźny udział w budżecie i dyskusje na poziomie komisji wiązały się również z kwestią zmniejszonej subwencji oświatowej. A teraz przejdę do pytań. Pana Dariusza Dziakowicza zainteresowało treść wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dwóch obiektów szkolnych, bursy szkolnej i zespołu szkół nr 1. Nie jest, Szanowni Państwo, to jakieś nowum po złożeniu wniosku. Bardzo często następuje wymiana korespondencji, która ma na poziomie wniosku uściślić pewne i mieć pewne wyjaśnienia co do jakby właściwości zrozumienia tego naszego wniosku. Obie te termomodernizacje będą realizowane w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego. To jest osi priorytetowej 2, czyli w ramach gospodarki niskoemisyjnej i w związku z tym zwrócono się do nas z zapytaniem, co w przypadku bursy, jeśli będzie nadprodukcja energii wynikającej z fotowoltaiki, czy całą tą energię będziemy przeznaczać na potrzeby bursy, czy też będzie się to wiązało z sprzedażą. Zapytano nas również, jak będzie wyglądało zużycie energii z sieci ciepłowniczej i koszty eksploatacyjne, jak szacujemy koszty eksploatacyjne w przypadku zainstalowania pomp ciepła i takie informacje zostały udzielone. Pana z Rucińskiego, pana radnego Rucińskiego interesowały kwestie wyznaczenia stawek dotacji. Jak sądzę i myślę, że z dużą pewnością na ten rok to już będą ostatnie stawki. I tak ustalano wielkość dotacji na jednego ucznia miesięcznie w 2017 roku dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Szkoła policealna dla młodzieży medyczna, jest to wielkość miesięczna 339,38 zł. Kolejne, szkoła policealna dla młodzieży również w tej wielkości kwotowej dotacji miesięcznej. I taki szczególny przypadek, to może się Państwu wydać ciekawe, szkoła policealna dla dorosłych, zaoczna medyczna, którą do funkcjonowania powołał łódzki Żak. W tym momencie my wypłacamy tylko różnicę wynikającą ze stawki, która obowiązywała do momentu ustalenia nowej. Ta różnica to 140 zł na każdego ucznia miesięcznie w stosunku do dwóch miesięcy stycznia i lutego, bo ta szkoła zgłosiła akces wygaszenia swojej działalności. Kolejna uchwała, a wiążąca się również z dotacjami, to szkoła policealna. Powiat Stargardzki nie jest tutaj organem prowadzącym. Jest to rodzaj szkoły dla dorosłych, zaoczna medyczna i koszt miesięczny dotacji to kwota 612,84 zł.
lista rankingowa wiążąca się z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowane przy zabytkach. Państwo już wiecie, że taki ranking, w zasadzie kierujemy się trzema istotnymi czynnikami, które pozwalają nam właściwie, jak sądzę, rozstrzygnąć kwestie związane, który to wniosek należy skomplementować przyznaniem dotacji. Pierwszy punkt i chyba najwięcej punktowany w tym rankingu, bo wiąże się z 5-procentowym poparciem, to znaczenie kulturowe, znaczenie dla regionu ze szczególnym uwzględnieniem wartości historycznej, dostępności dla społeczeństwa. Kolejny punkt to rzecz szalenie istotna, bo tych zabytków na terenie powiatu starczewskiego mamy wiele, to również stan techniczny. Jeśli takie działania nie są prowadzone, to często mamy sygnały, dla których no, potrzebne są takie działania mocno interwencyjne, zabezpieczające stan dotychczasowy obiektu, by nie uległ on jakiejś znacznej degradacji. I kwestia uzasadnienia wydatków związanych z realizacją często etapowanych działań. Wiąże się to też z tym, że środki, które my przyznajemy, o czym Państwo wiecie, są często niewystarczające. Wobec tego przeważnie proboszczowie parafii, bo to najczęściej oni składają wnioski, no muszą działać na własną rękę, stukać do Urzędu Marszałkowskiego, do Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury i tam uzyskiwać dodatkowe środki, by właściwie zabezpieczyć zabytki. W tym roku wpłynęło do nas 7 wniosków. 6 z nich wiązały się z wsparciem dotacyjnym nieruchomości, a jeden wiązał się z zabytkiem ruchomym. I powiem Państwu tylko tyle, że 4 z nich uzyskały dotacje. Całkowity koszt przeznaczony w budżecie i zaplanowany to kwota 100 tysięcy złotych. I tak z największą liczbą przyznanych punktów, bo 10 otrzymał wniosek kościoła filialnego pod wezwaniem świętej Katarzyny w Rosowie, gmina Stara Dąbrowa. Wnioskowana kwota to 26,5 tysiąca złotych i taką też zdecydowaliśmy się kwotę przyznać. Kolejny wysoko punktowany wniosek, bo również 10-punktowy, to wsparcie dotacyjne kolejnego etapu remontu przy kościele miejscowości Krzywnica. Tutaj kwota wnioskowana była pokaźniejsza, bo proszą nas o kwotę 60 tysięcy. Udzieliliśmy takiego wsparcia w kwocie 31 500 zł. I kolejny 8-punktowa, tak rozpatrzony wniosek z gminy Dobrzany, a dotyczy to miejscowości Dolice, modernizacja instalacji elektrycznej w cerkwi prawosławnej. Kwota wnioskowana 50, możliwość ze strony powiatu 15 tysięcy złotych. I to nowo, o którym mówiłam, zabytki ruchome. Przyznaliśmy dotacje na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, jest to drugi etap tych prac w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Pęzinie. Kwota wnioskowana 52 940. Udało nam się rozdysponować kwotę na poziomie 27 tysięcy. Kolejne pytanie dotyczy podpisanego porozumienia w programie Erasmus+, edukacja szkolna, akcja 2, partnerstwo strategiczne. Pan przewodniczący pytał, na czyj wniosek. Otóż zostaliśmy zaproszeni przez powiat goleniowski. Widzi w nas dobrego partnera w tym projekcie. Również w tym projekcie uczestniczy trzeci powiat, powiat łobeski. W ubiegłym tygodniu byliśmy w Goleniowie i tam doszło do podpisania porozumienia, w wyniku którego będziemy nabywać wiedzę w zakresie dobrych praktyk związanych ze szkolnictwem zawodowym. I tu projekt przewiduje współpracę zarówno ze stroną niemiecką, jak i z przedstawicielami Królestwa Danii.
Jako duży powiat, w którym jesteśmy, przewidziana grupa, projektowana grupa osób biorących udział w tym projekcie to 15 osób. I to pewne nowo, bo będzie to dotyczyło zarówno dyrektorów szkół, wicedyrektorów, opiekunów praktyk zawodowych, jak i również przedstawicieli organów prowadzących. Wymiana doświadczeń, takie panelowe spotkania będą się wiązały z wyjazdami zagranicznymi, jak i obecności gości zagranicznych tutaj u nas. Myślę, że ciekawy projekt, tym bardziej, że lider nie przewiduje dla nas żadnego udziału finansowego, także jesteśmy do niego doproszeni. Kolejne pytanie, również skierowane do mnie ze strony pana przewodniczącego Krzysztofa Ciacha, dotyczyło wykonawstwa pewnej ekspertyzy podatkowej. Otóż jesteśmy w dosyć szczególnej sytuacji, jeśli chodzi o realizację inwestycji termomodernizacji obiektu Bursy. A wynika ona z tego, że zgodnie z polską klasyfikacją obiektów budowlanych, Bursa zaliczana jest do grupy 113, która określa, że jest to budynek zbiorowego zamieszkania. I problem polega na tym, że w tej chwili określoną mamy wielkość powierzchni mieszkalnej na 3492 metry kwadratowe. Z tym 480 metrów to jest wyłączenie z tej części niezamieszkałej. Po działaniach termomodernizacyjnych, jak również dostosowujących obiekt Bursy pod potrzeby w przyszłości funkcjonowania tam również poradni psychologiczno-pedagogicznej, nastąpił poważny problem. Otóż jaką stawkę VAT-u mamy zastosować? Wiemy, że prace zewnętrzne elewacyjne są przy zastosowaniu 23% VAT-u. Część robót jest obarczona 8% stawką. Nie wiemy do końca i chcemy mieć w obliczu tych wątpliwości również taką ekspertyzę, która pozwoli nam w sposób odpowiedzialny rozpisać postępowanie wyłaniające nam w przyszłości wykonawcę tych działań termomodernizacyjnych. Kwota, za którą firma zdecydowała się przedstawić nam taką ofertę, to kwota 4305 zł brutto. Od momentu podpisania umowy firma deklaruje dwutygodniowy okres na wydanie takiej opinii podatkowej. Tutaj już pan starosta zauważył na pytanie pana radnego Sławomira Rutkowskiego. W takiej praktyce mamy w powiecie, że jeśli w danym roku kończą się kadencje dyrektorów, to rozpisujemy konkurs i obejmujemy tym konkursem wszystkich dyrektorów. W tym roku do konkursu muszą przystąpić zarówno osoby zainteresowane byciem dyrektorem w drugim liceum ogólnokształcącym w zespole szkół numer 2, jak również kadencja upływa pani Urszuli Lewtak w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pewne nowum w tym roku następuje, mianowicie w tej chwili organ prowadzący, tak stanowi prawo oświatowe, że musi przygotować w momencie, kiedy zbliża się koniec kadencji dyrektora placówki oświatowej, musi przygotować postępowanie konkursowe. Nie ma możliwości w tej chwili powierzenia, nawet w momencie, kiedy organ prowadzący jest zadowolony z prowadzenia, skomplementowana jest szkoła, zarówno pod względem wyników czy egzaminów zawodowych. Tutaj nie mamy już możliwości, zawsze muszą być prowadzone postępowania konkursowe. Prawo oświatowe również zmienia skład komisji o tyle, że rozszerza go w ilości członków. I tak w tej chwili 4 osoby reprezentują organ prowadzący, 4 osoby zostały przez nas zaproszone od pani Zachodniopomorskiej, kurator oświaty. 2 osoby reprezentują Radę Pedagogiczną, 2 osoby reprezentują Radę Rodziców i w przypadku naszego powiatu mamy do czynienia z 3 reprezentantami ponadzakładowych organizacji związkowych. Więc dosyć pokaźna ekipa. Ustaliliśmy datę postępowania konkursowego, spodziewając się bardzo dużej ilości ofert na 2 dni, 11 i 12 kwietnia.
11 kwietnia odsłuchiwać będziemy kandydatów do poradni psychologiczno-pedagogicznej do zespołu szkół nr 2. Natomiast 12 zajmiemy się ofertami złożonymi w drugim liceum. Nadmienię tylko, że mimo tego, iż spodziewaliśmy się dużej ilości ofert, tych ofert nie wpłynęło wiele na postępowanie w celu wyłonienia dyrektora zespołu szkół nr 2, jak i drugiego liceum. Wpłynęły po dwie oferty i w przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznej wpłynęła jedna. I to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan przewodniczący pytał o maszt. Pozwolenie dotyczy umiejscowienia masztu, patrząc od strony rynku na budynek, gdzie znajduje się nasza geodezja, po lewej stronie z tyłu narożnik. I w tym miejscu będzie usytuowany maszt, instalacja, która będzie służyła doświetleniu naszej elewacji kolegiaty. Może przechodzimy. A jeszcze było pytanie dotyczące takiej małej kwoty przy inwestycji związanej z salą gimnastyczną. To jest projekt i kosztorys. 60 parę tysięcy złotych. Przechodzimy do obszaru związanego z szpitalem. Pytania dotyczyły finansowych sprawozdań. Rok 2016, ujemny wynik kasowy to jest 4 374 509 zł. Może coś więcej za chwilę jeszcze pan dyrektor, ale ja dodam, bo pan Broński, przepraszam. A finansowy wynik? No za chwilę to cofniemy. Oczywiście no jest powiększona wartość amortyzacji, tak, ale to jest najważniejsza cyfra, która determinuje nasze działania, bo jest związana ze wsparciem, no i tak naprawdę ze zmniejszeniem płynności w szpitalu. Uważam no faktycznie, że bardzo obrazowo mogłoby być to prezentowane w taki sposób, że na przykład mamy wynik za 2 miesiące, a obok 2 miesiące poprzedniego roku, żeby to było porównawcze takie, tak? Ale dojdę może do tych cyfr. Styczeń zakończył się w 2017 roku wynikiem kasowym ujemnym w kwocie 701 602 zł. Luty to jest ujemny wynik kasowy w wysokości 935 394 zł. Wiem, że można powiedzieć, że ta kwota nie uwzględniała rozliczenia nadlimitów, a wpłynęła w marcu w wysokości 350 tysięcy złotych. Można byłoby wprost odjąć, że tak wygląda efekt 2 miesięcy. Poproszę pana dyrektora o uzupełnienie informacji dotyczącej informacji związanych właśnie z tymi wynikami, ewentualnie poszerzenie jej o informację dotyczącą konkursu na zastępcę dyrektora szpitalu do spraw leśnictwa. Proszę panie dyrektorze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Jak rozumiem, zacznę od informacji, czy poszerzenia informacji dotyczącej wykonania planu za 2016 rok. Planu finansowego na rok 2017 i to informacja, którą państwo otrzymaliście, czyli za wykonanie za 2 miesiące. I chciałbym to wzbogacić o te informacje dotyczące funkcjonowania zakładu w pierwszym kwartale. Taka informacja jest pierwszy raz przekazywana. To jest efekt dość rozsądnego przedstawienia pana przewodniczącego, żeby taką informację przekazywać państwu na piśmie. Też na Komisji Zdrowia wczoraj udało nam się uzgodnić kilka kwestii, które myślę będą dla państwa radnych satysfakcjonujące, że taka informacja będzie przygotowywana każdego miesiąca. Tam będzie dołączany do tego również, będzie dołączana informacja z wykonania planu finansowego, z tym, że aby radni i członkowie komisji otrzymali to z odpowiednim wyprzedzeniem, to będzie to dotyczyło jakby miesiąca z pewnym poślizgiem. Z racji tego, że informacje z wykonania planu, na przykład za miesiąc luty, ja przedkładam do 22 marca.
A wtedy przynajmniej te informacje będą już zanalizowane, pogłębione, a Państwo, jeżeli zechcą, będą mieli dostęp też do tej już informacji aktualnej. Tutaj, jeśli można, ja będę próbował też odpowiadać na inne postawione pytania, bo one się wiążą ze sobą. Szczególnie jeżeli mówimy o wykonaniu 2016 roku, to pamiętajmy, że to jest ewidentnie efekt zdarzeń, które miały miejsce właśnie w roku 2015, na przykład zaciągniętych zobowiązań i tej właśnie umowy, o której pan radny Rutkowski wspomniał. Jeśli wolno mi, to też już w tym punkcie bym na to odpowiedział, bo to pytanie też było bezpośrednio do mnie skierowane. Natomiast jeszcze tak tytułem ogólnych wyjaśnień, jak pewnie państwo, przynajmniej niektórzy pamiętają, no postawiliśmy się nie do bardzo trudnego zadania. Wyprowadzenia szpitala z zakładu całego z bardzo trudnej opresji, bardzo dużego kryzysu finansowego, bardzo bliskiego katastrofy finansowej. Ja mogę tylko dodać, że ogólnie zakład, szpital, poszczególne jednostki były w dość opłakanym, katastrofalnym stanie, nie tylko finansowo, ale również pod względem technicznym i organizacyjnym. Cieszę się, bo miałem już takie momenty kryzysowe, kiedy uważałem, że tego się nie da zrobić, że przyjdę, powiem, przepraszam, nie dam rady, zrezygnuję. Ale właśnie to wykonanie planu za 2016 i tak jak wspominałem na komisjach, w rozmowach, czy przedstawiając to członkom Rady Społecznej, że przedstawiony, zmieniony ten plan finansowy na 2016, on jest realistyczny, ani optymistyczny, ani pesymistyczny. Udało się go zrealizować o kilkaset tysięcy lepiej. Przy czym tam, jak Państwo się w to wczytają, i myślę, że tam będą kolejne spotkania poświęcone, to również omawialiśmy wczoraj na Komisji Zdrowia, że wskazane jest, żeby zrobić takie spotkanie poświęcone tylko kwestiom szpitala, to jest bardzo ważne. Raz, żeby historycznie pokazać, jak ten problem powstawał kwartał po kwartale, od powiedzmy 2014 roku, dlaczego kulminacyjny i taki najtrudniejszy moment to był koniec pierwszego kwartału 2016, jak z tego wychodziliśmy, aż dochodząc do momentu, gdzie będziemy musieli wejść w reformę w sieć szpitali 1 października i ja też postaram się przedstawić, jaka jest wizja, strategia, jak jesteśmy do tego przygotowani i takie spotkania, informacje ja będę się starał przekazać również mieszkańcom. Więc to właśnie, że ten plan udało nam się zrealizować lepiej niż było to założone, przy tym ponosząc wcale niemałe koszty na odbudowę, modernizację, naprawę rzeczy, które były w stanie opłakanym, to pozwoliło przyjąć znowu realny plan oparty na podpisanych umowach, który jest z założenia korzystniejszy niż to wykonanie, które dotyczyło planu z roku 2015, kiedy problemy się zaczęły. Co więcej, w opisie Państwo tam mają przedstawione, że z dużą dozą pewności można powiedzieć, że on zostanie zrealizowany lepiej, a być może nawet dużo lepiej niż został przedstawiony. To, że dostali Państwo wykonanie za miesiąc styczeń i luty, między innymi po to, żeby skonfrontować plan z rzeczywistością. Bo proszę popatrzeć, że właśnie to wykonanie, szczególnie po stronie kosztów, proszę popatrzeć, czy my się w tych kosztach mieścimy. I tu mogę przejść do kolejnych pytań, bo to już jest prawie cud gospodarczy, bo ten plan zakłada zwiększenie przychodów o 2 miliony, które są bardzo realne, oparte na zawartych umowach, obniżenie kosztów o 1 milion i my się tego trzymamy. Co więcej, tu jeśli można od razu nawiążę do pytania o wynagrodzenia, bo to kolejne, do wielu problemów, które zastałem, od 1 stycznia 2017 roku kolejne zadanie. Wyprowadzając szpital muszę zacząć płacić więcej pracownikom. I bardzo dobrze, bo wiele osób zarabia skandalicznie mało. Potwierdzam to. Przez lata nie dostali więcej niż symboliczną podwyżkę. I co więcej, tutaj jeśli można, to zachęcam do przeczytania punktu 10 przekazanej informacji. Ja ją może odczytam. I co najważniejsze, przyjęty i realizowany plan to wszystko zawiera.
Odbyły się spotkania ze związkami zawodowymi, w trakcie których uzgodniono m.in. permanentny wzrost wynagrodzeń najsłabiej uposażonych pracowników zakładu i podjęcie pracy nad nowym regulaminem wynagradzania, który ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Z takim założeniem, żeby wynagrodzenie zasadnicze żadnego z pracowników nie było niższe niż 2000 zł. Ale żeby to nie były tylko obiecywane kiedyś rzeczy, to mają tam Państwo dodaną również informację, że oprócz tego, że płacimy już to podniesione wynagrodzenie najniższe, nie tylko bezpośrednio zatrudnionym u nas osobom, ale również tym, którzy pozostają w firmach outsourcingowych, a to dotyczy 70 osób. I to wszystko jest w tym planie, który Państwu przedłożyłem. A jednocześnie my już na bieżąco podnosimy te wynagrodzenia. I tak jak tam zasygnalizowane jest, opiekunowie medyczni z miesiąca na miesiąc zarabiają więcej. Rehabilitanci z miesiąca na miesiąc zarabiają więcej. Analizujemy skutek finansowy. Uzyskane oszczędności, na przykład przy zakupie usług obcych, przy wykorzystaniu materiałów, leków, energii, bo to wszystko udało się w ubiegłym roku zrenegocjować, lepiej wykorzystywać, są przeznaczane na podwyżki. I myślę, że to nie jest jednak sesja poświęcona sprawom wykonania planu, czy też planu na 2017. Ja oczywiście na każde pytanie postaram się odpowiedzieć, a wrócę, jeśli można, do umowy. I tutaj moje stanowisko jest od początku jednoznaczne. I jako dyrektora, i jako radcy prawnego, ta umowa została zawarta ewidentnie z naruszeniem obowiązującego prawa. A na szczęście nie moją rolą jest stwierdzanie tego faktu. Bo stwierdzenie, czy w związku z tym umowa jest ważna, czy nieważna, to już należy do sądu. I obyśmy nie mieli konieczności procesu, który stwierdzi taki fakt prawny. Natomiast proszę popatrzeć, kontrola potwierdziła to jednoznacznie. I nie ma powodu, żebym ja z ustaleniami tej kontroli polemizował. Ja tylko zapewniam, że takie rzeczy za okres, kiedy ja zarządzam, nie będą miały miejsca. Mam nadzieję i po to tam jestem. Natomiast muszę dodać jeszcze, i to już się wiąże z kolejnym bardzo trudnym pytaniem, odnośnie toczących się postępowań w prokuraturze, ale nie tylko, postępowań karnych, postępowań karno-skarbowych. Bo ta sprawa jest w tej chwili rozpatrywana zarówno w Urzędzie Skarbowym, który bada tę kwestię pod względem karno-skarbowym, bo po pierwsze, samo zawarcie i skutki tej się zajmuje również prokuratura, ale pamiętajmy, że zmienialiśmy sprawozdanie finansowe, które zostało w pierwszej wersji przygotowane bez uwzględnienia skutków, takie jak należy tej umowy. I teraz badane jest również, czy to stanowiło naruszenie prawa karnego skarbowego. I znowu, to nie moją oczywiście ani rolą, ani nie mam takich kompetencji, żeby to w najmniejszym stopniu rozstrzygać. I tym samym proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja dzisiaj powiem, w szczegółach, czego dotyczą postępowania przed prokuratorem. Ja mogę tylko potwierdzić, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia pewnych przestępstw zostały złożone, zostały przygotowane przez prawników, bo takie są obowiązki. Część z tego, co wiadomo, została podjęta do wyjaśnienia. Ja mogę powiedzieć, jakie grupy nieprawidłowości. Ja muszę niestety dodać, że pewne inne rzeczy są ciągle weryfikowane i przygotowane są niestety kolejne zawiadomienia. Być może to jest tylko z nadmiernej przezorności z naszej strony, ale tak jak mówię, jest to weryfikowane przez prawników, którzy oceniają, czy istnieje tutaj uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i to oni składają te zawiadomienia.
I szczegółową informację na ten temat przygotujemy oczywiście na tak zadane pytanie, ale ona zostanie udzielona na piśmie, bo ja nie mogę też narażać nikogo na naruszenie jego dóbr, że komuś zupełnie niepotrzebnie, nie tylko postawiony zostanie zarzut publiczny, czy chociażby niepotrzebna informacja. Tym bardziej, że składane przez nas zawiadomienia nie dotyczyły, jak pamiętam, bo ja też się z tym zapoznawałem, a nie byłem autorem tego zawiadomienia, osób z imienia i nazwiska, tylko stwierdzone zostały okoliczności, które naszym zdaniem, bo ja się z tym niestety jako prawnik zgadzam, mogą stanowić przestępstwo. I teraz jeszcze nie wiem, czy wolno mi od razu poruszyć temat, bo w zasadzie konkurs dotyczący zatrudnienia zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa prowadzę ja jako kierownik jednostki i jeśli można, to od razu odpowiem, bo chyba pierwszy raz mam taką okazję. Może wielu uniknęlibyśmy problemów niepotrzebnych dyskusji. Co więcej, bez produktywnej pracy kilku osób, pewnie i starostwie, i również niestety w szpitalu, które musiałoby po raz kolejny wyjaśniać i udowadniać, że nie jesteśmy tutaj jakimś wielbłądem. Więc przekazuję informację. Nie wiem, czy pana radnego to ucieszy, czy zasmuci. Działamy od początku do dzisiaj zgodnie z obowiązującym prawem. I skład komisji, zarządzenie jest oparte na obowiązującym prawie. Ja w tej sytuacji muszę trochę może bardziej w tym wypadku jako prawnik niż jako menedżer, bo to jest kwestia wiedzy prawniczej, bo tam ja zgodnie z przepisami prawa jako kierownik nie wskazuję swojego przedstawiciela, tylko jest zapis, że w komisji powinien być kierownik czy dyrektor. No i jak widać jest. Ale w szczegółach, żeby było jasne, że ta chronologia wydarzeń jest właściwa, zgodna z obowiązującym prawem, to w szczegółach też odpowiem, że pani dr Skobel, która niewątpliwie jest też moim kandydatem na zastępcę, a ja mam tylko jeden głos w tej komisji, od 22 listopada ubiegłego roku pełni te obowiązki. I co więcej, 29 listopada odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, gdzie ja miałem przyjemność przedstawić panią doktor jako tę osobę, która pełni obowiązki i można powiedzieć, że to bije. Już rozpocząłem lobbing na rzecz jej przyszłego wyboru. Pani doktor potwierdziła, że oczywiście będzie w tym konkursie startować. Ja jeszcze podejmując decyzję, wydając zarządzenie, upewniłem się, natomiast pamiętajmy, że to i tak będzie decyzja suwerenna. Pani doktor, bo jak nie zechce złożyć aplikacji, to jej nie złoży. I to jest taki że paradoks obowiązujących przepisów, ale myślę, że tak doświadczony radny, samorządowiec powinien troszkę to przewidywać i nie szukać tego źdźbła wokół obecnego dyrektora, nie widząc belki wokół poprzedniej dyrekcji koleżanki klubowej. Jeżeli jakieś pytania, to ja bardzo proszę. Panie starosto, czy to są wszystkie pytania, które zostały udzielone? Tak. Czy ktoś z radnych, czy dla któregoś z radnych nie została udzielona odpowiedź? Proszę bardzo, Sławek. Panie starosto, w dwóch pytaniach bym prosił jeszcze tylko o doprecyzowanie. Mówi pan o tym, że zarząd wielokrotnie pisał pisma do wojewody na temat zwiększenia środków na zadania zlecone. To samo pani dyrektor Powiatowego Ośrodka również pisała te pisma. Czy zarząd rozważa inne rozwiązanie sprawy, chociażby pójście na drogę sprawy sądowej, dlatego że zapisy ustaw o finansach publicznych, zapisy ustaw mówiących o finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej mówią wprost, że na zadania zlecone fundusze powinny być zapewnione przez rząd, czy tutaj przez wojewodę. Jeżeli te pisma pisane od roku 2015, o którym pisze pani dyrektor i o którym pan starosta i tutaj pani Agata Łucka mówi, nie przynoszą żadnego rezultatu, to może trzeba było przejść na wyższy level i tych pieniędzy po prostu zażądać na drodze sądowej.
I mam drugie pytanie do, tak naprawdę już do pana dyrektorza, tutaj, parafrazując pana słowo, nasz cudotwórco. To nie my panu postawiliśmy ciężkie zadanie, tylko to pan aplikował na to stanowisko w konkursie, znając trochę sytuację szpitala. I tak chciałbym przypomnieć, że pan miał naprawdę chyba nieograniczone zaufanie i komisji konkursowej, i radnych, które chyba tym ruchem, będąc chcą być i prezydentem, i dyrektorem, to zaufanie pan stracił. I dlatego chyba jest tyle tych problemów, które pan sam się wpakował. Ale jeszcze do pytania, nie dostałem odpowiedzi, ile jest wynik finansowy za rok 2016. Normalny wynik, brutto. Dziękuję. To jeszcze odpowiadając, jeśli można, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o wynik, proszę pamiętać, że jest to informacja przygotowana w ramach wykonania planu finansowego. Jest jeszcze przygotowywane sprawozdanie finansowe, jak wiemy, jest ono odrębnym dokumentem i dokonuje się po zamknięciu ksiąg, które następuje z końcem marca. I tutaj dwie informacje, że z tego co wiem, i tak na bieżąco uczestniczę w tym, to ten wynik końcowy powinien być jeszcze lepszy niż tutaj przedstawiony. Może już nieznacznie i bardzo w rozłożeniu na czynniki pierwsze przedstawię to państwu. A teraz mówiąc o wyniku finansowym, jest to kwota 7 995 806 zł. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o możliwość wystąpienia do sądu, tak, z roszczeniami, dobrze, na najbliższym zarządzie podejmiemy taką dyskusję i wtedy niech cały zarząd na ten temat się wypowie, tak? Dziękuję bardzo. Dobra. Proszę bardzo. Jeszcze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie do pana starosty, bo mówimy tutaj o osobach, które zostały w ostatnim okresie zatrudnione i w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego mamy podpis pani głównej księgowej. W informacji za miesiąc styczeń już tego podpisu nie ma. A za miesiąc od stycznia do końca lutego mamy podpis zastępcy pani głównej księgowej. I moje pytanie jest takie, czy rozumiem, że pan dyrektor zatrudnił osobę na stanowisko głównej księgowej, czy na zasadzie wyboru osoby, czy ewentualnie konkursu w tym zakresie? Może najpierw pytania teraz pan Gina. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja myślę, że pytanie już zadawaliśmy w tej chwili. Jest dyskusja. Tak, więc, proszę Państwa, jak możemy ufać, że informacje o tym cudotwórczym działaniu w szpitalu są wiarygodne, skoro przez 3 miesiące sam dyrektor twierdzi, że marnował czas zarząd powiatu, starostwo i szpital, żeby wytłumaczyć, dlaczego manipulują konkursem na zastępcę dyrektora, skoro już 22 listopada 2016 roku wiedzieli, jak w tej chwili dyrektor nam powiedział, że pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora wyraziła zgodę na kandydowanie. I wtedy wystarczyło udzielić takiej odpowiedzi, że zgodnie z obowiązującym prawem przyjmuje się uchwałę zarządu jako obowiązującą. Natomiast drobiazgiem jest, że prawo wcale nie mówi, że to dyrektor ma kierować konkursem i komisją konkursową, bo dyrektor jest partnerem dla komisji konkursowej. Gdy komisja nie wyłoni kandydata, to na wniosek dyrektora komisja wyraża opinię. Więc trudno, żeby samemu sobie wydawać opinię. Ale to jest już drobiazg. W
każdym bądź razie widzimy tu jednoznacznie, że potrafimy marnować czas na bicie piany, bo nikomu się nie chce zajrzeć w przepisy, albo nie mówię prawdy. Bo w tej chwili to ja mam prawo wątpić, czy te zdarzenia 22 listopada i zaraz po nich nastąpiły, czy są w tej chwili wymyślone, tak samo jak informacja dotycząca sprawy sali gimnastycznej dla zespołu szkół numer 5, że starosta mówi, że wystąpił do miasta, skoro na komisjach, w których pan pełniący obowiązki prezydenta pokazywał pismo dotyczące dotacji jako wniosek przez nikogo niepodpisany i nie potrafił wyjaśnić, kto o to wystąpił. To jest to prawda, czy nie jest to po prostu manipulowanie tutaj radnymi i opowiadanie smolonych dup, czy tam wymysłów na to, co się deprymały się opowiada, marnując czas radnych, jakby nie można klarownie i przejrzyście powiedzieć. Jeszcze tutaj jedną rzecz podam, bo było pytanie wprawdzie nie moje, ale tu kolegi odnośnie zadań zleconych. To wystarczy, żeby starosta odpowiedział to, co było dyskutowane na Komisji Budżetu i Rozwoju. Moje informacje, których w tej chwili nie mam przy sobie, bo je przytoczyłem na komisji, wyliczone co do jednego grosza, bo budżet nas jest zakończony końcówką groszową. Wykazałem, ile dokładamy do zadań rządowych i do zadań rządowych dokładamy z własnych środków. Przeszło 7 milionów złotych i to nie jest taki bagatelny wydatek, bo my z tych zadań rządowych uzyskujemy dochody około 4 milionów złotych. I to jest istotne, te dochody też są nam potrzebne. Tylko problem polega na tym, że interpretacja rządowa jest taka, że te dochody własne z zadań rządowych mamy przeznaczyć na realizację zadań rządowych. I takie jest oficjalne wystąpienie, które jest sprzeczne z prawem, sprzeczne z ustawą o finansach publicznych i brak reakcji rządowej na to. A tym bardziej starostwa i starosty, który deklarował pomoc rządową dla Stargardu i jego powiatu. I to jest ważne uwagi przy dyskusji nad wykonywaniem zadań przez zarząd pod kierunkiem właśnie pana starosty. Dziękuję bardzo. Na pytania, które... Na pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi, rozumiem, że zarząd nie potrafi odpowiedzieć. Dziękuję. Beata, mogę, bo potem... Na koniec ja nigdy nie mogę nawet zabrać głosu, bo wszystko powiecie już. Do dwóch zagadnień w ramach dyskusji do pani Agaty Łuckiej. Agata, jednak nie możemy mówić o budynku na Gdyńskiej tak, jakby to był budynek Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Ten budynek, nie mówmy, jest to budynek, który był w potencjale i jest starostwa, a był zawsze dla szkoły rolniczej, która tam się znajdowała. I rozumiem to jako lapsus, bo rzeczywiście w ostatnim czasie, przed jego opuszczeniem, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu wynajmowała go na własne potrzeby. Koniec. I to jest prawda, ale musimy tu mówić, bo było to, jednak jest to kontynuacja pewnej wypowiedzi, że pieniądze z Bydgoskiej są, były celowane na coś, więc jednak musimy ściśle powiedzieć, że jest to z szkoły, a nie... A jak to powiedziałem? Gdańskiej, przepraszam. No, Gdyńskiej. Dobra. Wiemy, o którą szkołę chodzi. I drugie... Tak. No nie, ja nie mogę tak powiedzieć, panie wiceprzewodniczący. I drugie, chyba bardziej poważne, chodzi o tą dotację na budowę sali. Panie starosto, myślę, że Komisja Zdrowia akurat była ostatnią komisją i skończyła się niewiele przed czwartą, więc jeżeli na tej komisji pan nic nie mówił o wniosku, który pan składa, nic nie mówił pan o tym, że dotacja udzielona nam nie będzie na poziomie 50 na 50, przepraszam za kolokwializm, z czego się śmiałem, bo obojętnie, czy mówimy
kolokwialnie, że dostajemy 50% dotacji, to i tak wychodzi, że musimy mieć własne środki jeszcze na pozostałe rzeczy i tak to wychodzi w granicach 60 na pewno albo więcej. Dzisiaj dowiaduję się od Pana dwóch rzeczy. Że wystąpił Pan z wnioskiem, o którym ja nie wiedziałem na komisji. Drugie, że nie będzie to 50 na 50, tylko potrzeba jest więcej. No, panie starosto, zastanawiam się, w co mam wierzyć. W to, co było na komisji, czy w to, co jest dzisiaj. I proste pytanie. Kiedy złożył Pan ten wniosek do miasta? Nie, no jeżeli Pan starosta sam musi, no to też może być. I czy ktoś jeszcze ma pytanie? Proszę bardzo, Pani Beata Rejczyk. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, w tym samym temacie. No, z pewnym niepokojem wysłuchałam i zrozumiałam Pana wypowiedzi dotyczącej sali, czy potencjalnego finansowania i budowy sali sportowej przy szkole. Natomiast użył Pan sformułowania, że ta sala gimnastyczna będzie w małej części użytkowana przez szkołę i uczniów, a w większej dla innych. Właśnie Pan powiedział odwrotnie. Panie Starosto, dlatego zabieram w tym momencie głos, bo to zaniepokoiło mnie, że skoro my mamy ponieść 5,5 miliona złotych, a szkoła ma z tego mniej korzystać niż inne podmioty, o których Pan powiedział, nie dookreślając ich jakie, to budzi we mnie to jakieś wątpliwości, nawet dość spore, pod względem takim, że no, to jest działanie jakby troszeczkę mało odważne, zbyt odważne gospodarczo, a już ekonomicznie to nie jest odważne. Natomiast, panie starosto, poinformował nas pan, że wybudowanie tego obiektu sportowego przy szkole będzie kosztowało 5,5 miliona złotych. Pracuję w takiej firmie i mam w tej chwili projekt, kosztorys inwestorski na dwie hale sportowe połączone. Tak mogę powiedzieć, w takiej długości, odległości to jest 95 metrów, czy nawet 97 metrów długa, a 27 szeroka. Dwie hale sportowe, 6 milionów złotych, kosztorys inwestorski. I jedna hala sportowa za 5,5 miliona? Będziemy tam prowadzić rozgrywki na poziomie Ligi Światowej Piłki Siatkowej? Hala, nie wiem o jakiej wysokości, nie wiem jaka to będzie hala. Jak będziemy bliżej tych dyskusji, to mam nadzieję, że pan starosta dookreśli i będziemy mogli mieć wgląd w projekt, czy choćby... 32. No ja... Rozumiem, że ten projekt jest realizowany, tak? Planowany, tak? Na dyskusję. No, ja mówię, pracujemy w komisji rewizyjnej, tak? No my nie mamy dostępu do takich informacji. No pani, to my, kolega radny chciał, dostał materiał, wszystko ma. No ale ja nie wiedziałam, że takie będzie. Ja się wczoraj z mediów dowiedziałam o problemie hali sportowej i dofinansowania. Z komisji oświaty mamy. Ale z komisji oświaty my nie dostajemy materiału. Dobrze, przepraszam, bo to nie jest merytoryczna taka dyskusja. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna rado, panie starosto. Ja bym chciał tutaj dopytać, bo uzyskując odpowiedź na pytanie tutaj od pani Iwony, usłyszałem, że tutaj no, subwencje będą zmniejszone. Nie uczestniczyłem tutaj na posiedzeniu tutaj komisji budżetowej. Chciałbym się dowiedzieć, o jakiej kwocie mówimy. Wiemy, że do końca tego roku szkolnego żadnych zmian tutaj dokonać nie możemy. Ale chciałbym się dowiedzieć, czy tutaj zarząd planuje jakieś zmiany odnośnie tutaj przyszłego roku szkolnego. Czy być może będą to jakieś redukcje w zatrudnieniu, likwidacje bądź redukcje być może oddziałów szkolnych. I czy dzisiaj wiemy, jakie środki pieniężne w związku z wejściem tej nowej ustawy o prawie oświatowym powiat będzie musiał wygenerować. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Znaczy nie sposób się odnieść do tych odpowiedzi, które Pan udzielił, Panie Starosto, i
przynajmniej trzy kwestie warto byłoby skomentować. Znaczy mnie trochę dziwi tak jakby pan nie wychodził z kampanii wyborczej. Mówił pan o tym, że będzie pan starał się oddzielać kwestię bycia starostą i uczestnika w kampanii, a pan dalej brnie w taką retorykę, która trochę jest niepoważna, bo ma pan przed sobą ludźmi, tu są ludzie, siedzą na tej sali, którzy mają nieporównywalnie większe doświadczenie niż pan, nieporównywalnie większą wiedzę na temat funkcjonowania samorządu jako takiego nie tylko w tym mieście, ale i w nieco szerszym zakresie. I próba używania dzieci czy młodzieży, żeby uzasadnić podejmowane przez siebie kompletnie dla mnie niezrozumiałe decyzje, to jest jakiś niski poziom straszny. Chyba, o czym my mamy w tej chwili mówić? Co to jest za argument, że dzieci będą korzystały z tej sali, nie tylko uczniowie? A jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Takich argumentów używacie. Takich argumentów używała pana koleżanka, Jolanta Kawszyn, na sesji Rady Miejskiej. Wie pan, a dzieci w przedszkolu, to jakie to są dzieci? To nie są mieszkańcy powiatu? I też będziemy budować my? Powiat będzie budował przedszkola i realizował zadania gminy? No gdzieś są granice tych absurdów. No naprawdę, stąpajmy mocno po ziemi i rozmawiajmy ze sobą merytorycznie, używajmy merytorycznych argumentów, bo tak powinno wyglądać funkcjonowanie. To nie jest spotkanie wyborcze. Tutaj siedzą ludzie, którzy mają za zadanie rozwiązywać problemy i zadania w zakresie swoich kompetencji. I pan jest starostą, to jest prawda. Ale pan działa w organie kolegialnym. A organ kolegialny to jest taki organ, gdzie wszyscy wspólnie podejmują decyzje. I jak my mamy zrozumieć teraz oto taką sytuację, że pani starosta, która odpowiada za kwestię oświaty, nie miała zielonego pojęcia, że pan skierował jakikolwiek wniosek w sprawie dofinansowania sali gimnastycznej. To co to jest za działanie? Kto w końcu realizuje te zadania? Co to jest za gra? Kto to robił? Sztab wyborczy to robił? O co tutaj chodzi, panie Reneuszu? To jest niepoważne, po prostu niepoważne. I powiem jeszcze jedną rzecz, bo wczoraj na sesji padały Rady Miejskie takie konkretne pytania ze strony radnych. Ja bardzo współczuję pana pracownicy, bo to jest świetnie widać, ewidentnie, że to jest świetnie merytoryczna, bardzo dobrze przygotowana osoba, jak ona musiała lawirować wczoraj, wie pan, żeby nie mówić prawdy. A prawda między innymi wygląda w ten sposób, że ktoś próbował wczoraj wprowadzić w błąd na radnych miejskich i sugerować, że brak podjęcia tej uchwały o przekazaniu dofinansowania może uniemożliwić złożenie wniosku i staranie się o dofinansowanie do 31 marca 2017, a to jest ewidentnie nieprawda. I pan mówi o tym, że pan chciał, że pan się starał o dodatkowe środki. Ja panu wskazałem, fakt po fakcie, miesiąc po miesiącu, gdzie były prowadzone dyskusje na temat sali gimnastycznej i jej budowy. To jest pana odpowiedzialność. My pana wynajęliśmy tutaj radni do tego, żeby pan realizował zadania, do których pana upoważniliśmy. I to pan ma świetnych pracowników, tam z tyłu siedzą za panem, którzy doskonale znają inżynierię finansową i na pewno podpowiedzieliby panu, w jaki sposób przygotować ten wniosek, żeby mógł być on złożony w odpowiedni sposób i w odpowiedni sposób przygotowany. Mało tego, my dzisiaj doskonale wiemy, że ten wniosek będzie złożony 31 marca. I co to pokazuje? Że to była jakaś zabawa po prostu. Nic więcej. Dziękuję. Wniosek formalny, że zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze, kto nie zabierał głosu, Waldek, w ten sposób? Nie wiem. Panie starosto, czy chciałby się pan jeszcze odnieść w tej dyskusji do czegoś? Pani wicestarosta chciała jeszcze powiedzieć. Pani Luna. Panie przewodniczący, panowie radni, w kwestii pytania pana radnego Rucińskiego, wielkość ograniczonej dotacji i subwencji oświatowej jest przywołana w zmianach do budżetu. Jest to kwota ponad 2 800 000. Przyznam szczerze, że w historii powiatu starowieckiego jest to jedno największe ograniczenie subwencji oświatowej, z którym musimy się budżetowo zmierzyć. We wcześniejszych latach były to kwoty nawet na poziomie 1,5 miliona 800 tysięcy, jednak w tym roku jest to
wielkość największa. Czy planujemy w związku z tym jakieś działania modernizacyjne, restrukturyzacyjne, które zmierzałyby do tego, by ta oświata dla budżetu powiatu okazała się tańsza? Cały czas są monitorowane działania w szkołach, łączone w grupy zajęcia tam, gdzie jest to możliwe. W ślad za tym idą oszczędności, natomiast nie są to oszczędności, które pozwolą jakby nadrobić brak w budżecie oświaty tej dużej kwoty. Powiem jeszcze o pewnym mechanizmie. Otóż metryczkę oświatową budowana jest na poziomie w roku poprzedniego marca z informacji o ilości uczniów. Na ten wzór składa się kilka czynników zmiennych, niezależnych i niezależnych, między innymi waga, która przez szereg lat była wartością stałą. Teraz przy obliczeniu metryczki została ona zmniejszona. Również istotnym jest tak zwany standard A, który przypisywany jest konkretnej liczbie uczniów, jak i współczynnik korygujący, który uwzględnia naszą kadrę pedagogiczną, która stale podnosi swoje kwalifikacje, zwiększając tym samym awans w stopniu zawodowym. My dostajemy pewne założenia do budżetu na poziomie października i później siłą rzeczy, jak mamy do czynienia z kłopotami demograficznymi i z tym, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a mianowicie odpływem młodzieży na rzecz szkół szczecińskich czy niepublicznych podmiotów. To są te wielkości, które możemy delikatnie szacować, natomiast nigdy nie mamy w tym względzie pewności. To, co wróży dobrą przyszłość, bo pytał Pan również o reformę oświaty. W przypadku samorządu powiatowego ja tu patrzę trochę w różowych okularach, bo wiąże się to z wydłużeniem cyklu kształcenia, a tym samym ten standard ALO, który będzie determinował również wielkość subwencji oświatowej, czyli w ślad za tym większa liczba młodzieży obecna w naszych placówkach, spowoduje, że nasze obiekty szkolne w perspektywie najbliższych lat się najzwyczajniej na świecie zapełnią. Także ja tu widzę pozytywy, natomiast nie widzę tej strony kosztowej, która wiązałaby się z koniecznością, tak jak jest to na poziomie samorządu gminy, konieczność dostosowania obiektów szkolnych, potrzeby oddziałów przedszkolnych, czy zwiększonej liczby dzieci obecnych, więc my tutaj takich kosztów nie przewidujemy. Nie ma też takiego zagrożenia poza tym wynikającym z normalnego ruchu kadrowego, zagrożeń związanych z redukcją etatów w sferze oświatowej. Także myślę, że w tym względzie chociaż możemy być spokojni, jeśli chodzi o sferę oświatową. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze jedna kandydatka zabrania głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem tylko zabrać głos w sprawie poprzedniej, bo tak mnie trochę wywołało to do tematu. Bardzo się dziwię tutaj wystąpieniu kolegi do starosty takiego ataku, ponieważ o ile mi wiadomo, a doszły mi może szczątkowe informacje, ale jednak doszły, inicjatywę uchwałodawczą zgłosiła grupa radnych na sesji miejskiej i oni to próbowali tą uchwałę przeforsować na forum rad. To, że poprosili o wsparcie starosty, jest inną rzeczą. Mogło być to dokonane lub nie. Zależało to od podejścia starostwa. Myślę, że próba taka skojarzenia jednego i drugiego z kampanią wyborczą obecnie prowadzoną jest nadinterpretacją, którą próbuje się wszem i wobec wskazywać w poczynaniach dzisiejszych czasach. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Kończymy dyskusję w tym punkcie i przystępujemy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 23 lutego 2017 do 29 marca 2017? Proszę o podniesienie ręki. Panie Przewodniczący, ja zadałem pytanie Panu Dyrektorowi. Zatrudnienia Pani Księgowej nie uzyskałem odpowiedzi. Darek, czy możemy skończyć głosowanie? Poprosimy, inaczej, poprosimy o odpowiedź na to przy punkcie, albo w wolnych wnioskach, albo przy punkcie tym, gdzie jest szpital, dotacja dla szpitala. Dobrze? Możemy tak zaproponować? Tak, to jeszcze raz. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Za przyjęciem sprawozdania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze. Kto jest przeciw? Dziesięć. I kto wstrzymał się od głosu? Dwa. Dziękuję. Coś źle. To przepraszam, jeszcze raz. Reasumpcja głosowania. Nie pasuje. Jeszcze raz. Proszę o podniesienie ręki osoby, które są za przyjęciem sprawozdania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? No to trzy. Zawsze było 22 do 1. Stwierdzam, że Rada Powiatu odrzuciła uchwałę o przyjęciu nie przyjęła sprawozdania starosty z działalności zarządu między sesjami przy 8 głosach za, 9 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się.